Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Darkest Dungeon 2. Dzisiaj mamy wielki dzień, ponieważ rozpoczniemy oficjalnie ostatni, czyli piąty akt w tejże właśnie grze. Także kontynuujmy, prawie 100 świec udało się zdobyć ostatnio, kończąc za pierwszym razem akt czwarty. No i zobaczymy, jaką drużynę uda mi się teraz skomponować. Szczerze, mam 3 koncepcje, ale... Zaraz o tym opowiem. Posłuchajmy najpierw. I made ready to depart, imploring you to rejoin me in more wholesome pursuits. Instead, you babbled of impossible measurements, ushering me down into the bolted cellar. In the dim light, I recoiled at the preparations you had made. 4 bodies laid out along the lateral points of the crown. O kurde. The dagger's blade revealed itself through my chest. I understood. I was to be the fifth. 4 ciała członków naszej drużyny. Być może i dopełnią całą tę układankę. Moi drodzy, jeśli wam się odcinek spodoba, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę dla wsparcia tej serii. Będę bardzo wdzięczny. Patrzcie, co tu się stało. Góra? O kurde. O co tu chodzi? Nie mam żadnej informacji, co to zrobi nawet. Tools and trappings. The regalia of a life. Aha! Okej, to jest wygląd po prostu. To nie róbmy tego. Już wszystko jasne. Szkoda 3 świec na to. Przejdziemy na chwilę tak. Pola znoju. Tutaj. Badaczka plagi, drużyna, specjalny przedmiot gospody, 100% leczenia, usuwa choroby. No dobra. Flagland jest. Myślę, że można byłoby go puścić. Więc tutaj jeszcze atak. Plus 10 negatywnych rozmów. 10% w sensie. Bicz Boży. 3% odporności na wrota śmierci. Jeszcze więcej odporności na wrota śmierci. Przedmiot specjalny. Dobra, zróbmy to, żeby miał plus 6% do odporności na wrota śmierci. Myślę, że to byłoby naprawdę całkiem sensowne rozwiązanie. The true splendor of a world. Those who live within it. To nawet w ten sposób. Memory is the hearth that warms the mind. Pamięć nie, góra nie, odwieczny las może. Tylko to nie zadziałało od razu chyba. Our murmured conversations in the coach. We were close then. Odporność na krwawienie, odporność na truciznę. Początek walki, 20% szans na to, że uniki będą. Odporność na krwawienie. Dajmy te uniki może. Tu możemy dać odporność na krwawienie, bo to zazwyczaj tak wchodzi. Tu możemy dać odporność na przykład na zarazę. A tu na krwawienie. Na przykład. No tą samą ekipą sobie puścimy. Natomiast tak ostatecznie wychodzi. Natomiast ostatecznie myślę, że też badaczka poleci w jakimś takim następnym teamie. Myślałem, że z awanturniczką lub trendowatym i uciekinierka na tyłach by poleciała, nie? Tylko czy to nie będzie trochę za mały heal? Ale to sobie posprawdzamy. Na razie póki mogę te wspomnienia wykorzystać, to polecimy tym teamem. Tak ostatecznie myślę. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nawet bibeloty jakieś. O, pancerz na początku tury otrzymuje chybiając. Osłabienie, zapewnione leczenie z umiejętności. Losowy sojusznik na koniec tury, 30% szans na
Przyspieszenie początek, które jeśli prędkość poniżej lub równa 2, 10% szans na to. Dobra. Sanctuary. As fleeting as a dying star. No i trzeba będzie teraz dostać się na rozdroża nasze jeszcze. Ale najpierw... Tchórzostwo. Zaprzeczenie, uraza, obsesja, ambicja, tchórzostwo. Piąty i ostatni akt. Jest miejsce, żeby tu ewentualnie jeszcze jakiś dodać w DLC. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą. Update jakieś. Kurczę. Czuć podniosłą atmosferę, co? The abandonment of self. The Iron Crown had found its king. Upon your furrowed brow, the mathematics of our existence, the geometry of the cosmos. Whoa! Equation wholly expressed in negative space. To invoke its power was to refactor the most fundamental underpinnings of our fragile dimension. To imprint one's mind upon reality itself. The crossroads. Nieźle. Where lost souls hope to find their way. No dobra, w takim razie nie będziemy kombinować jakoś bardzo. Dajmy sobie naszego zbrojnego. More devastating than the horrors of a hundred campaigns. No zobaczymy, jak oni się sprawdzą. Nie wiem tylko, czy... to jak to będzie wyglądało właśnie... O nie, dobra, nie chcę losowej drużyny. Misclick. Melody lingers long after the final chord has been struck. Dobra, pozostaje wszystko jak było, nie? Sierżant bez ducha. No to jest bardzo nieprecyzyjne. No wpływa na umiejętności, no ale w jaki sposób? Daj nowe efekty toksyczności po prostu, no. Jest to rola, która opiera się na tym, że będziemy... która prosi na tym, by ulżyć innym w ich cierpieniach. No dobra, no ale... Co to do końca robi? Cholera wie. Natomiast tutaj powiem szczerze, działało to dość dobrze. Także nie będziemy jakoś specjalnie kombinować. Efekty są całkiem spoko. Zobaczymy, jak się sprawdzi to. To zestawienie. Jakoś dużo nimi nie graliśmy, powiedzmy sobie. You came here seeking solace, but found stagnation instead. Natomiast jeszcze ustawimy sobie przedmiotem. Początek tury, szansa na tarczę. No, jeżeli chybimy, no to będziemy osłabieni, ale to nie jest wielki problem. Losowy sojusznik zostanie. Dobra. Chociaż tu mamy dwójkę szybkości, tu też dwójkę, tu jest czwórka, to możemy tobie dać. Dobra, i na razie sobie zostawimy to w ten sposób, nie będziemy nic więcej dokładać. Myślę, że tak będzie ok. Tak, standardowo. Kurde, powiem szczerze, że jak na początek walki, to nie wiem, czy to jest specyfika tego, że to jest akt piąty, czy mamy pecha, ale takiego zespołu przeciwników to naprawdę się nie spodziewałem. Dobra, najpierw postaramy się zredukować liczbę naszych wrogów. Po prostu w ten sposób. Fajnie, że tarcza siadła. O, i przyspieszenie. Szczerze, wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo fajny zespół. Również i tutaj. Kurde, dobijać go. I to może by siadło. Spróbujmy. No proszę. Jak widać, mimo rozmiarów, wcale nie jest tak potężne. No, chciałem już tą przewagę liczebną. Znaczy, zredukować ich liczebność. Przewagi, no to
to my mamy od początku tak naprawdę. Aczkolwiek ten robi ze dwóch robotę, więc powiedzmy, że jest w miarę wyrównana. Tak teraz myślę, jakby to ugrać, ale chyba pójdziemy sobie do tyłu. Ze 7. O, trafilibyśmy, gdyby nie obrona. Faktycznie. Dobra, pójdziemy z odwetem, zachowawczo, bo raczej nie dobijemy ich przez ten czas. Dobra, nie ma już odporności, no i teraz może Flagland da radę. 6, ale za 2 tylko, aha, bo zeszła ta zaraza już. No dobra, to mamy go z głowy, dzięki ripoście. Struganie zabawki, 5 za 5, no ale niestety wsiadło i krwawienie. Myślę, że nie będziemy przeciągać, bo on jest do dobicia w tej rundzie już naszych ruchów. Jak tak będziemy bić, no to nie za bardzo będzie to do zrobienia. Nie, chwila prawdy. Są wrota śmierci, jest osłabienie, jest kombinacja i jest zaraza, zobaczmy. No wytrzymał jeszcze skubaniec i jeszcze za 7 HP mi przywalił. Naprawdę potężny cios. No i teraz tak, moglibyśmy tutaj puścić posługę. Teraz wyleczyć naszego sojusznika, oczywiście kosztem swojego HP, ale to nie jest jakiś wielki problem. Następnie możemy tutaj go wzmocnić. Niech sobie zwiększają szanse na jakieś pozytywne efekty. No i dobijamy, lecząc się znowu. A, jeszcze wrota śmierci będą. No to teraz musi już zginąć. No, bo przecież to nie może bez końca trwać, nie? Już bez przesady. Naprawdę. Powiem szczerze, te dzwonki byłyby fajne. Nie wiem, czy nawet na Relekina może byśmy je dali? Coraz bardziej lubię tę postać, tylko no trzeba naprawdę się jej dobrze nauczyć, a to wymaga sporo czasu. Możemy tak spróbować, dlatego że Relekin będzie zachował się za chwilę z dużą szybkością, bo postaramy się nad tym popracować. 88 reliktów, 55 świecidełek, 2 punkty mistrzostwa. No jak na początek, myślę, że to jest naprawdę ładny, ładny wynik. No oczywiście wiadomo, nie miałem na to dużego wpływu, nie? Ale mówię tak ogólnie, no stwierdzając fakt i oceniając to, że całkiem nieźle to wygląda. Jeszcze obiecująco. Leczenia w podróży, leczenia z umiejętności. Szczerze, damy to tutaj. I z pewnością odwet byłby podstawową umiejętnością, natomiast tu może więcej usuwanie koszmaru, odcięcie z osłabieniem przeciwnika. Wiecie co? W sumie to byłoby całkiem dobre, aby jeszcze osłabiać wrogów od razu. Precious relics remind us of a time before the end. Tak. Zobaczmy, co będzie do kupienia. No Jezu, jest resor, dobrze. Aż w pierwszej chwili zwątpiłem, czy to na pewno dobrze widzę. Ale na szczęście tak. Teraz, no myślę, że z pewnością popracujemy nad relacjami, mimo że to jest ta normalna cena. Ale niech będzie. No i proszę, od razu na 12 wskakujemy. Tutaj po 9 będzie między nimi. 10. Wiecie co? Może zrobimy teraz tak, aby oni mieli już pozytywne relacje, jakieś efekty, żeby tu wchodziły. Kart nie ma, więc ryzykować nie będzie jak nawet. Dokupimy może ze 2 chleby. Jedne śluzowce może, troszkę płomienia. Laudanum klasycznie. I awaryjnie ze 2 razy do leczenia i to wszystko, nie będziemy nic więcej tutaj kombinować. Myślę, że resztę możemy naprawdę zrekompensować sobie i tak w całkiem fajnym stopniu naszych dwóch, powiedzmy, tanków.
Aczkolwiek no Flagellant jest bardzo uniwersalny, bo to jest i healer, i tank, i DPS. No do wyboru, do koloru, naprawdę, nie? Dobra. No i mówiłem o szybkości, ale akurat nie było itema, żeby podbić jego ruchy, niestety. Więc cóż. Jeśli chodzi o przedmioty bitewne, na razie musi wystarczyć to, co jest. Zagramy troszeczkę bardziej oszczędnie na starcie. Zobaczmy, jaka będzie trasa. Rozrost i gęstwina. Omiru Piciarza. Minus 300 do zwiadu lokacji, 300 do zwiadu trasy. No to lipa, ciężko będzie go ominąć, nie? Bez takiego... O, tutaj 100%. Rozegranie więcej niż 6 walk na drodze. 100% do zwiadu lokacji rupieciarz, 200% rupieciarz. Dobra, weźmiemy gęstwinę sobie. Rozegranie więcej niż 6 walk na drodze. Raczej nie będzie to trudne. No chyba, że wyjątkowo pechowo nam wylosuje lokację. Trochę zaskoczyłem. Zaskoczyło mnie to, że nie wskoczyło nic pozytywnego. Była na to szansa, że nie wskoczy, ale bardzo niska. Musimy jeszcze jedną w takim razie relację zyskać, jeden punkcik i będzie dobrze już wtedy, myślę. Zobaczmy. Kaplica, o, może powtórka naszego Flagellanta by tutaj czekała. Utrata koła niestety będzie się z tym wiązała. Tam już kolejnego, więc to też jest strata kasy w dużym stopniu. Tu jest oaza. No do leża byśmy sobie wkroczyli z pewnością, po tym kryjówka stworzy. Dobra, no możemy środkiem pojechać, zobaczymy jeszcze jak oni się na to będą zapatrywać, zaraz będziemy rozkminiać. Pewnie będą woleli niespodziankę, znając życie. No właśnie. Ale pojedziemy do kaplicy bohatera. No, jest chlebek. Już 8 reliktów w kieszeni. Lub 4, gdyby był jakiś event. Śluzowce, 12 już w kieszeni przez jedną ścieżkę, słuchajcie. Kaplica refleksji. Bardzo proszę, Flagellancie, zawalczyć raz jeszcze ze śmiercią, tak naprawdę. Ciekawe, co będzie na piątym. Pewnie jakaś opowieść, tak bym obstawiał, już po pokonaniu śmierci, że stał się jakiś tam super potężny. No dobra. No zaczniemy ofensywnie. Odparto zaraz, super. Odparto, super. Jak na razie wszystko odpieramy. Czekajcie sekundkę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy ponownie. Czas skoncentrować się, jakby to ugrać, ponieważ mamy tutaj duże obrażenia skrwawienia. Można by się wyleczyć w zasadzie z tego. Zobaczymy. No grunt, żeby przetrwać to tak naprawdę tutaj. Stres chyba aż tak bardzo... może więcej byśmy odpalili na siebie. No, drwiny nie ma, no bo wiadomo, nie ma to żadnego znaczenia w naszej sytuacji. Tak też się powinniśmy wyleczyć. No, kolejny atak, cień. No i będzie toksyczność, uwaga. Tak słodkie cierpienie, tak gorzka przyjemność. No i teraz mamy kolejny ruch. No, lepiej te fizyczne obrażenia, myślę, mu nabijać. W końcu! Czy też jej w zasadzie, tej śmierci. Kurde no. Powiem szczerze, że zaskakująco mocne obrażenia tutaj dostaję. Ostatnio znacznie lepiej mi poszło. Nie, mam wrażenie, że dużo bardziej ofensywnie się nastawiłem, ale też chyba jakieś uniki czy pudła wchodziły. O, odporności. Właśnie, takie atrakcje. Dajmy więcej, żeby się znowu wyleczyć, chociaż troszkę. No nie powiem, że tamta zaraza, która była, to coś nam daje. No, generalnie... O właśnie, to też robiło robotę i ten skill bardzo by mi się przydał. Także wracamy, można powiedzieć, z martwych prawie już. No i to już wygląda troszeczkę bardziej obiecująco. Szczególnie z zarazą na poziomie 8 punktów.
Dawajmy więcej jeszcze. Więcej, więcej! Po 10. Oj, za 2. Nie wiem, czemu taka redukcja wyszła. Szczerze. Możemy się wyleczyć znowuż. Chociaż... Właśnie ta zaraza mocno już mu spada. Pięknie, jeszcze naprawdę nie do wyobrażenia to robisz. Tak naprawdę, jednorazowo jakby patrzeć, to chyba największe ze wszystkich skill, jakie mam tutaj do dyspozycji w tym wspomnieniu. No i są wrota śmierci. Na śmierci. Jakkolwiek to nie brzmi. Odpowiedź na wrota śmierci 100, słuchajcie. Posocznica. Ha! No nie zabiliśmy, ale nie wiem, co spowodowaliśmy. Wycofanie się? Zniechęcenie od atakowania nas? Niesamowite. Posocznica. Na siebie leczy 35%. Cel zarażony o 4%. Wymaga na siebie poniżej 50% HP. Ej, no to... Naprawdę jest nieźle. To nie jest jakieś 15% HP, 20%. Czas odnowienia 2, użycia 3. Plus 30% do przeżycia odporności na zarazę, jeżeli jest... kombinacja tutaj, na wrogu. Powiem szczerze, fenomenalna umiejętność. Ustawię to sobie od razu. Pytanie tylko zamiast czego? Darbicza tutaj mamy. Więcej, więcej może zostać. Nieśmiertelność. 20% obrażeń, cel leczony. Wszystkie tokeny. Daj nam te krytyki. Ale tu wymaga poniżej 20%. Ale czy tylko 10, no ale usuwa wszystkie negatywne. No dobra, mimo wszystko możemy spróbować w ten sposób, także posocznicę sobie ustawimy i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. No jest bibelot, ale nie potrzebujemy go specjalnie. Kurde, no powiem wam, jaram się, naprawdę. Do oazy chcą wszyscy jechać, no to możemy tak odbić w sumie. Niech się odstresują. No i przy okazji nie ma walki na drodze, także to był całkiem niezły wybór. Patrząc oczywiście pod kątem naszego wyzwania, nie? W tym etapie. Żeby stoczyć mniej niż 6 starć. No kurde. Nie spodoba mi się to. Trochę zapasów. No dobra. No i minus 2 była taka fajna relacja. No ale skąd mogłem wiedzieć, nie? Minus 3 do stresu. No całkiem spoko. Ile jeszcze leczenie? To jest trochę zaskakujące dla mnie, że to jest przedmiot bitewny, ale, ale w porządku. Pojedziemy... Tak w zasadzie, tu może być walka, ale tu stracimy koło. No pojedźmy do tego rupieciarza, tu też może być walka i pewnie będzie nawet. O, a jednak nie, był znak zapytania i się okazuje, że jest droga czysta. To jest ciekawe, minus 2 znowuż. Kurde, zaczyna mi się to... trochę źle układać. Oczywiście no nie ma rzeczy, których nie ugramy. Mam nadzieję, że tutaj na przykład będą jakieś polepszacze relacji, tak to sobie powiedzmy, do kupienia. Wtedy bym z tego bardzo chętnie skorzystał, chociaż nie ma takowych. Dobicie szybkości o jeden punkt byśmy sobie wzięli. To jest całkiem ciekawy też przedmiot. 12, cholernie drogi. Ale możemy jedną butelkę wziąć, tym razem ją wykorzystamy na bosie. Mam nadzieję, że siądzie oczywiście, bo to też bywa różnie. Dobra. I tyle. Liczymy na to, że będzie opcja polepszenia relacji. Pożegnajmy rupieciarza. I ciśniemy do leża. Co również i tym razem... A. Spotyka się z dużą aprobatą naszej drużyny. Tylko szkoda, że mimo to i tak musimy stracić koło, nie? Pomimo zmiany ścieżki, to efekt ten sam. No i będzie. Będzie grubo.
Tu byśmy tych pocisnęli, bo oni wbrew pozorom są dość sporym zagrożeniem. Dajmy na siebie drwinę. Tu wtedy wykorzystamy swoje ofensywne zdolności. Może nie najlepsze na razie jeszcze na tym etapie gry, ale na pewno trochę dające. Tego nie potrzebujemy. Przeatakujemy znowuż. O, niestety w pierwszej rundzie nikogo nie ubiliśmy. No ale to głównie wynika z tej sprawy, że oni mieli tarczę, nie? W sumie jako Flagelland będziemy mieli spore obrażenia, leczonko. Dobra, dobijemy go tu. Dobra, czy on już jest trupem? Tu z kolei spróbujemy go przesunąć, okej. No nie zawsze może się udać. No i najgorsze jest to, że on to cholera będzie w stanie ustać jeszcze. O ty gościu. To jest zaskakujący ruch z jego strony, naprawdę. Kurczę, tyle jest fantastycznych gier wychodzi. Już za chwilę to po prostu powiem wam, że się jaram. Jak dużo pójdzie to dzisiaj, Remnants 2 pojawi się również na kanale, a w sierpniu będzie m.in. Blasphemous 2. Lies of P też jest na horyzoncie, bardzo już bliskim. W sumie tu, aha, nie usuniemy riposty. Ryk by się przydał, ale go nie ustawiłem sobie. Konsekracja wytrwałości. Możemy w sumie ją odpalić. Bo trochę jeszcze tutaj powalczymy, zdaje się. I zróbmy tak. Przewrotnie trochę. O właśnie! Aby wykorzystać uniki. Czemu ta jego riposta... Aha, no bo właśnie, bo to... Riposta mu nie schodzi przez to, niestety. To byśmy musieli więcej odpalić. Ale dobra, zrobimy inaczej. Dobijemy tego gościa. Bo on by jeszcze miał jedną akcję, gdybym tego nie zrobił. Także trzy nowe serie, słuchajcie, w najbliższym czasie będą. Jeszcze w wrześniu przeszło Long Fallen Dynasty i drugi DLC będzie. No fenomenalnie zapowiada się końcówka tego roku. Okej, okay, za trzy to jestem w stanie jeszcze to zaakceptować. Pudło. No 6 HP, no to wiadomo, kara za moją akcję po prostu. Okej. Okay. No może to nie było najbardziej opłacalne na świecie. Ale dodajemy kolejną kombinację. Pięknie. To jest śmieszne, nie? Że kapłanka jest bardziej takim DPS-em tutaj, aniżeli healem. Spróbujmy. Mieliśmy spore szanse na uniki. Niestety tym razem nie siadło. Ale oczywiście pozostał heal. Ładnie. 11 bez krytyka, nie? Dobra. Gość będzie martwy już. Już zaczynamy kolejną rundę. Proszę o kolejnych wrogów. Pewnie będzie bębniarz, znając życie. No, jak żeby inaczej. Dawaj ruch swój. Masz szybkość na poziomie miliarda chyba. No nie, 5 tylko. Ale on zaczyna. Zawsze. Czy można tego zawsze, że po prostu ja nie mam takiej prędkości, ale ponarzekać trzeba. A tutaj teraz już tak wracając na serio do gry. No to chyba mimo wszystko skupimy się na tym gościu. Niestety nie mogłem go oznaczyć. O,
Tu jak ktoś może, no to... Garniemy tak, żeby był już przygotowany. En garde, czyli riposta. Przypominam, że odcinki z Darkest Dungeon 2 pojawiają się codziennie, no, w okolicach 20:30. Celuję, żeby to była ta godzina. Dzisiaj na pewno będzie punktualnie, tak samo jak wczoraj, ale czasami są niestety odstępstwa. No właśnie z uwagi na to, że nagrywam po prostu w taki sposób z dnia na dzień praktycznie. Czasami nie, czasami dwa dni do przodu, ale tak, żeby po prostu te odcinki były regularnie na kanale publikowane. Też tak, w taki sposób, abym no, stosował się do waszych wskazówek. Bo no, nie chcę ich olewać po prostu. Ładnie. Tylko teraz tutaj... No nic nie ugramy z tym gościem. Ładnie. Znowuż. 5 HP zostaje. No i tu wleci... Skupienie ognia? Dziękuję za taką... za takie doładowanie mojej drwiny jeszcze. Bardzo miłe z twojej strony było. Zarżnij innych. Rannych, przepraszam. Szykuje się na użycie potężnej umiejętności. Okej. Okay. Jest i heal. No jest to mocna umiejętność, zważywszy, że jeszcze bardzo tutaj mocno nabija nam to krwawienie. Dobra, gościu z głowy. Prawie, bo wiadomo, on nie ma jeszcze zatrucia niestety na sobie. To tu możemy tak zrobić. Trochę może szyki sobie rozwalę. Ale myślę, że źle na tym nie wyjdziemy. Prawie na wrota śmierci byśmy się mogli posłać w ten sposób. Myślę, że nie ma to najmniejszego sensu, w związku z czym przesuniemy się po prostu. No proszę, działa szybciej w następnej turze. DPS u mnie są chronione. Naprawdę niezły sposób teraz. Dobra, będzie po nim, jak zostanie ruch. Super. No i tutaj wybierzemy ucieczkę z uwagi na to, że no, gdybym nie wybrał odwrotu, to raczej ciężko byłoby pokonać bossa na pierwszym etapie. W pierwszym regionie naszym, takim prawdziwym. Ten pierwszy region, to jest wiadomo, tylko tam ten taki prolog, powiedzmy, wstępniak do pierwszej gospody, aby zacząć jakieś sensowniejsze przygotowania. I zdobyć te pierwsze dwa punkty mistrzostwa. Jest nienawiść. Tutaj może byśmy faktycznie, słuchajcie, teraz zamiast wytrwania, to wzięli sobie ryk. Bo wydaje mi się, że będą tutaj riposty mogły wchodzić w przypadku stworzeń. Oczywiście w zależności od tego jeszcze, jakie to stworzenia nam zostaną wylosowane. Dobra, kto ma najlepsze relacje ze zbrojnym? Ty masz 9, ty masz 7. No dobra, osłabimy sobie, ale powiem szczerze, tym razem, w przeciwieństwie do niemalże wszystkich poprzednich podejść, relacje wyglądają fatalnie. Są uniki. Spróbujmy, no. Trzeba je w końcu pościągać. Jest ciekawe, że ryk na przykład może działać na bossie jako trafienie, ale jeżeli mamy uniki, to ryk nie działa jako atak fizyczny, nie? Zciągając te uniki, tak mi się wydaje przynajmniej. Może jestem w błędzie.
Ale ogólnie no jest kilka takich jeszcze innych nieścisłości, nie? W grze. Wiadomo, pewnie wynikających z kwestii balansu, ale mimo wszystko no mogłoby być jakoś bardziej zaadresowane. Nabrając z głowy. Całkiem spoko. Też bym chciał, że za pudło dostaje unik. Tak z automatu. No to miał dwa ładunki, więc nie było sensu, żeby go atakować. Grunt to jakiejś choroby, tylko nie dostać i będzie dobrze. Nice. Możemy zrobić taki myk. Teraz jako Harlekin się spokojnie wycofamy. Albo nawet moglibyśmy... A nie, dobra, nie ma sensu. Myślałem, żeby po prostu dać mu ruch do przodu ze wzmocnieniem, ale faktycznie nie byłoby to najsensowniejszym wyborem. Dobra, dajmy odwet, aby to jego atakowali, bo Flagellant akurat teraz by zasługiwał naprawdę na leczenie. Może tą posocznicą w końcu by się wyleczył. W końcu mam mniej niż połowę zdrowia. Także, no, według opisu to powinno być dostępne. Tylko, że kurde, znowu mnie przesunęli, czajcie, jak wrednie. Ładnie. To pewnie będzie on, no pewnie, że tak. No nie sprawdzałem, bo to już nie miało większego znaczenia. No, ale jest chyba już zabójczy cios. I teraz... Posocznica, zablokowana. Czas odnowienia 2, serio? Ja pierdzielę. Czy co, to... W szóstej rundzie dopiero mógłbym z tego skorzystać? Mimo, że tego ani razu nie używałem, czy to czas odnowienia schodzi od momentu, kiedy jestem poniżej 50% HP, czy może od momentu, kiedy mi się odblokuje skill, czyli jestem na właściwej pozycji? To jest pytanie, na które odpowiedzi nie poznam na razie. Ale no, dość ciekawe. To jest. Dawaj. Za 5, ale będzie... Leczonko. W sumie możemy podpalić już na maksa. O Jezu. No, ale plus jeden do relacji. Zaskakujące. Czyli 9 HP straciliśmy. Pytanie, ile zyskamy. Osiemnaście, no ale jeszcze 6 straciłem. Dobra. Kolejne. Robactwo? No, nie wyglądamy źle. Praktycznie jak na początku, tylko to HP, wiadomo, nie? Trzeba będzie ogarnąć. No ale to jest cały czas zablokowane i się nie regeneruje. Czyli chyba po kwestii przestawieniu? Nie wiem, jak to działa. Na siebie mniej niż połowę zdrowia. Czas odnowienia 2, użycie 2. No i ten czas odnowienia mi nie schodzi, a nie korzystałem z tego jeszcze ani razu, z tego co mi wiadomo. Zadaje 75% podstawowej zaraz jak celowi jako obrażenia. Fajne do kończenia wrogów, nie? Szkoda, że podwójnie odparto. Jest chyba historia znowuż. Czyli z badaczką zarazy fantastycznie by w Flagellant współpracował. To jest kolejny skill, który, no, potwierdza ten, takie coś. Cztery, trzy, dobra. No w sumie chyba najsensowniejsza opcja, żeby spróbować go trafić jak na tę kombinację. I już zredukować liczbę przeciwników. To będzie
będzie ten pierwszy, potem będzie jeszcze flagę Lance, no dobra. A spróbujemy. Nie miał uników. To czemu nie? Aście HP. To jest cały czas 2, jest, nie rozumiem. No nie rozumiem. Dajcie znać, o co z tym chodzi, bo dla mnie to jest totalnie nielogiczne. No nic z tego opisu nie wynika. Wymaga cel zaraza. No dobrze, nie ma zarazy, ale... A to czemu to się nie ściąga jakby, nie? W ogóle, to co, mam przez dwie tury być zarażony? No... No trochę bez sensu, bo byli zarażeni wcześniej. Mi to i też się nie schodziło. Wrota śmierci mamy. Chyba, że się cofa wtedy ten skill, no ale to już w ogóle, kurde, kiepskie by było. Zdając życie, pewnie tak jest. O, bardziej jako heala traktuję. No i odparto standardowo. To akurat dość duża była szansa na to. No zaskakująco dobrze poszło z tym robakiem, muszę przyznać. Dobra, myślę, że nas nie dojedzie. Że no aż w taki sposób to nie zadziała, tak obstawiam. Kurde, i znowu te uniki. A zobaczmy, czy mu zejdzie od ryku. Schodzi ładunek, super. Czyli będzie miało to sens. A i nam się za bardzo już nie wyleczył. Nasz szalony przyjaciel. Dostarcz do gospody. No, jeden punkt mistrzostwa. Klasyk. No i teraz pytanie... może do rupiciarza uderzymy, tak z nadzieją na jakieś sensowne przedmioty do kupienia. Będzie niestety pojedynek po drodze, ale i tak generalnie, jeżeli chodzi o starcia, to myślę, że nasz cel zostanie tutaj jak najbardziej zrealizowany. Okej, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać. Będziesz w ukryciu, gościu, ale to nie jest problem tak naprawdę dla nas. Cholera jasna. W ogóle ta zaraza nie może wejść. Musimy mieć itemy na podkręcenie przebijalności. No 30% odporności i tak nie wchodzi, no. Powiedzcie mi, że to nie jest, kurde... Smutna. Jestem ciekaw, ile oni będą mieli teraz szybkości, skoro mieli jeden przed rykiem, a ryk jeszcze im obniża. To mają minus 2, serio, okej. Ładnie. Spróbujemy tego ghostka rozwalić. Ach! Chodzi mi o to, żeby on postocznicę mógł się wyleczyć jeszcze i żebyśmy zobaczyli faktycznie to w praktyce. Tylko, że w sumie jeszcze jedną rundę będzie to musiało potrwać i tak. No na pewno to jest to bardziej chyba skill taki... A nie, teraz się zregenerowało.
Znaczy teraz się odblokowało w ogóle. Okej, czyli nie musimy dwóch rund czekać. Mega. Znaczy na pewno fantastyczny skill na bossa, nie? Albo jakiegoś potężniejszego przeciwnika po prostu. Pięknie. Lesson learned. Okej, możemy ustawić w sumie taki... No, lepszy taki na pewno bibelot niż żaden, nie? Tak bym to ocenił. Możemy u niego ustawić w sumie. Skoro będzie przyjmował dość dużo tych ataków, no to niech ma chociażby odporność na choroby. Czeka nas jeszcze niestety spotkanie z tymi kultystami. Natomiast spotkanie ze samym rupieciarzem oceniam zawsze miłe. Awaryjnie jedna małpka zawsze się przydaje dla naszego przyjaciela. Szansa wytworzenia whisky przed lokacjami. Dobra, może być w ten sposób. No, musimy bardzo postarać się tutaj o odbudowę relacji. W związku z czym myślę, że ten item był najlepszym możliwym zakupem po prostu w tej chwili. Szczególnie, że jeszcze tych lokacji trochę będziemy mieli na naszej drodze. Aż do góry i do końca gry. Było pytanie, czy zamierzam później grać na tym wyższym poziomie trudności w Darkest Dungeon 2. Na razie nie, z uwagi na to, że wychodzi tak dużo ciekawych gier w najbliższym czasie i dużo nowych serii odpalimy na kanale. W końcu ten tryb wakacyjny nam się kończy. W lipcu. Znaczy wraz z lipcem. Natomiast szczerze, z Darkest Dungeon 2 bywa tak, że się do tego często powraca. Mam nadzieję, że jakieś DLC jeszcze będzie ciekawe, albo jakieś update'y, coś się pozmienia w grze. To może wtedy byśmy sobie rozważyli faktycznie rozgrywkę na takim wyższym poziomie trudności. Natomiast na razie raczej przejdziemy sobie raz grę i zakończymy jakby serię, ale nie ukrywam, że prawdopodobnie kiedyś do tej gry sobie jeszcze wrócimy. Zobaczymy, jak to po prostu będzie się rozwijało dalej. Jakie tam będą ostateczne decyzje, ale jak na razie, jak najbardziej na tak, gra mi się podoba. No jest po prostu inna niż jedynka, nie? Ale jak na razie naprawdę bardzo pozytywnie oceniam, na pewno po pokonaniu ostatniego bossa taką swoją już pełną wtedy wypowiedź zawrę w odcinku i jak to mam zwyczaj, taką mini recenzję na spontanie wygłoszę. To nie jest nic profesjonalnego oczywiście mówię, ale takie moje podsumowanie gry po oczywiście ukończeniu serii myślę, że zawsze fajnym pomysłem. Dobra, to poczekamy, aż jeszcze trochę HP stracimy. Dobijemy gościa. Kurde, wszyscy będą krwawić tutaj drużynie zaraz. Jeszcze tylko Flagellant pozostaje. Może skupmy na sobie w końcu ataki, przecież to lubimy. No i na Arlekina to puścimy, bo jemu się akurat bardzo przyda. Redukcja stresu. Ładnie. Aczkolwiek to niewiele to zmieniło. Nie oszukujmy się. Możemy zrobić w ten sposób, że sobie zagramy jeszcze później. Ale najpierw poatakujemy. Nice! To już musiało siąść.
No ten stresik nie jest jakimś ogromnym problemem. A, to faktycznie mało leczy. Kurde. No nie jest to najlepsza walka, na pewno w tym odcinku. W moim wykonaniu. Wręcz bym powiedział, że jedna z najsłabszych, ale też no RNG tutaj wyjątkowo nie sprzyja. No nie, no spójrzcie sami zresztą. Jeszcze nie ma wrót śmierci, nie? On i tak by tego uniknął pewnie, więc dobijemy pierwszego gościa. O, to było zaskakujące, muszę przyznać. No i nie chybił oczywiście. Nie wiem, czy on może w ogóle chybić tym atakiem. Przypominam sobie takiej sytuacji. Że powinien, jakby móc chybić, nie? Powinno być naturalne. Ale nie wiem, czy tak to działa tutaj. Kurde, no nie, no bez jaj, no ciągle pudła. Wszyscy pudłują. Non-stop. Dobra, wyleczymy się trochę. Co, zrobimy tak mimo wszystko. Fajnie by to zaraz jakieś weszła, no. Gdybyśmy mogli z tej posocznicy skorzystać. O Boże. To będą zaraz wrota śmierci. No i z badaczką zaraz to byłby piękny stack, nie? Obrażeń. Naprawdę, fenomenalne. 2 leczmy się, bo naprawdę tego potrzebujemy. Chociaż w minimalnym stopniu. Nie jest podpalenie! Dobra, czyli koniec walki. Fantastycznie. Znaczy może z tym stresem nie jest najlepiej, może to nie było najfajniejsze rozwiązanie tego starcia, ale generalnie co do zasady nie jest... Nie, tak źle i dobrze to się już skończyła ta walka. Otrzymuje przy trafieniu 30% wzmocnionego pancerza, 30% szans na testowane podczas ataku umiejętność ryk. 10% szans na użycie podczas początek, który oślepienie. Dobra, ale wydaje mi się, że to i tak jest całkiem fajny item. Jak dla zbrojnego, więc od razu go sobie możemy ustawić. No tylko trzeba mieć na uwadze to, że na początku to raczej będziemy mieli szansę na to oślepienie i ono samo z siebie nie zejdzie, więc pierwszy atak, nawet jak będzie w drugiej turze, to i tak no raczej chybimy. Nie wiem, czy ryk będzie się liczył do ataku takiego, żeby mi ściągał oślepienie. No w sumie czemu nie? No powinien imo. Ale zobaczymy. Księga kreatywnych obelg. Całkiem wartościowy przedmiot. Wpadł na sam koniec tej oto podróży. No i zobaczymy sobie jeszcze właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nawyki. Ascetka, plus 15% szans na niezachwianie, minus 5% szans na pozytywne emocje.
Nerwowy, plus 1 do szybkości, plus 5 do szans na załamanie, początek rundy, plus 1 do stresu, 10% szansa, to minus 3 do szybkości, ale lipa, zdrętwiałe kolana i twardy plus, plus 10 max HP, no chodek, to powiem szczerze, będzie mega, mega mocarny. Szkoda tej szybkości na naszym flaglandzie, mamy tylko jeden, słuchajcie, szybkości od teraz, ale to jest naprawdę lipa, można by to oczywiście sobie kwiatkami naprawić, ale jeżeli chodzi o naprawę właśnie tej drużyny i przygotowanie do kolejnych wypraw, no i oczywiście o kolejną wyprawę, to wszystko sobie ogarniemy już w kolejnym odcinku, na który Was zapraszam już teraz. Pojawi się on oczywiście o 20:30 jutro, a tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zobaczcie, mamy ołtarz Wałęsaka, Wałęsak z pierwszej części, dostarczony imponujący siekacze, minus 50% cen przedmiotów dyliżansu, a akurat kupiłem podczas drogi, szkoda, plus 100% zwiadu lokacji, pracownia naukowca leczy do 50%, minus 1 do stresu. No, te rzeczy sobie ogarniemy na pewno już w kolejnym odcinku, także raz jeszcze bardzo dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o kciuku w górę, zachęcam do subskrypcji, abyście byli na bieżąco i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.